A teraz telemarketing, część druga. Także bym nie był gołosłowny, bo każdy z Was z telemarketerów może samodzielnie podnieść swoje umiejętności w bardzo prosty sposób. Wystarczy długopis, zeszyt i umysł. Nic więcej. Wystarczy pomyśleć. A wygląda to w ten sposób. Mamy jakiś tam abonament. I każdy z Was ten sam abonament sprzedaje w inny sposób. I wystarczy zwrócić uwagę, że za każdym razem jak dzwonicie, to spotkacie się z różnymi osobami, z różnym przekrojem społeczeństwa. I żeby Wasz komunikat był jasny i przejrzysty, powinniście jak najbardziej uprościć przekazywane informacje. Czyli jeśli mówicie coś do kogoś, a z powrotem wraca do Was obiekcja, to znaczy, że coś z Waszym przekazem jest nie tak. Więc w tym momencie powinniście spróbować powiedzieć to samo, ale innymi słowami. Jaka jest reakcja? Jeszcze nie to. Może to w takim razie. Raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty. O, okazuje się, że jak mówicie to, to w tym momencie obiekcje się nie pojawiają. Widzicie? I możemy przejść krok dalej. Kawałek kolejnego tekstu, kolejna informacja. Nie dociera. Nie dociera, obiekcja, nieprzejrzysta, pytanie. O. Zrozumiałe, przyjęte, dziękuję. I biorąc pod uwagę, że polskie społeczeństwo nie jest, wszyscy nie jesteśmy inteligentami i bogami, więc najłatwiej sprzedawać właśnie poprzez uproszczenie informacji. Bo od momentu, jeśli wy jakby ze standardu, jako wasz standard, będziecie zawsze wychodzić z uproszczonych informacji, to w momencie, kiedy spotkacie osobę mądrzejszą, to będziecie mogli powiedzieć, co będziecie chcieli. Ale w momencie, kiedy spotkacie osobę mniej wykształconą, to dla niej ważny jest tylko przekaz. Dla niej ważne są tylko korzyści, zalety. I od tego, jak wy jej przekażecie te korzyści, te zalety, od tego zależy, czy ona się zdecyduje, czy nie. I dlatego to takie proste, bo każdego dnia możecie krok po kroku zbudować swój własny skrypt sprzedażowy, który będzie działał dla Was. Bo każdy z Was ma inne doświadczenia, bo każdy z Was wypowiada się w inny sposób, bo każdy z Was ma swój własny styl i nie ma czegoś takiego jak jeden uniwersalny sposób na sprzedaż i nigdy nie było i nigdy nie będzie, bo każdy człowiek jest inny, każdy człowiek ma inne potrzeby i z każdym człowiekiem należy rozmawiać inaczej. Ale jeżeli każdego człowieka, każdemu jednemu klientowi, z którym rozmawiacie, wychodzicie z informacją, czystą informacją podaną w prosty sposób na tacy, to taka informacja informacja sama w sobie nie ma obiekcji. Obiekcja może się pojawić odnośnie ceny albo korzyści, bo klient miał inne oczekiwania, ale nie odnośnie samej informacji, bo informacja jest przejrzysta. A to, co ja miałem okazję zaobserwować, to najczęściej obiekcje pojawiają się w momencie, kiedy informacja jest nieprzejrzysta i niezrozumiała. Kiedy klient nie jest pewny, co do niego mówisz. Kiedy nie jest pewny, czy faktycznie jemu się to opłaca. Dlatego kwestią dobrej sprzedaży jest zrozumienie produktu. Jeżeli ty podasz klientowi odpowiednią ilość informacji i on zrozumie w trakcie rozmowy dzięki tym informacjom, które mu przekażesz, przez to, że podałeś mu je w prosty sposób, dzięki temu on jest w stanie już w trakcie rozmowy usłyszeć, zrozumieć i wiedzieć, że jego decyzja jest słuszna. I nawet jak później ta umowa trafi do niego do domu, on zapoznając się z tą umową, ma tylko potwierdzenie Twoich słów. I w tym momencie klient zdobywa zaufanie do Ciebie, wraca i chce więcej. I dlatego to jest takie proste, bo każdy z Was może to zrobić. Dzięki. Tam.